Witam serdecznie na briefingu prasowym burmistrza Janusza Podasewicza. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszych planowanych inwestycjach drogowych w mieście i o inwestycji związanej z przebudową cmentarza na ulicy Wałbrzyskiej. Oddaję głos panu burmistrzowi Januszowi Podasewiczowi. Dzień dobry państwu. Jeśli państwo pozwolą, to ja usiądę, bo tutaj mikrofony są ustawione, że pewnie będzie lepiej słychać, gdy usiądę. Dobrze? Proszę państwa, zacznę od wczorajszej sesji, na której część z państwa była i już państwo wiedzą, jaki był temat tej sesji, a tematem była próba uratowania 10 milionów, które pierwotnie były przeznaczone na modernizację naszego zalewu. Jak państwo sobie przypominają, robiliśmy kilka podejść do tego tematu, raz myśląc o budowie basenów, raz o budowie ścieżek i innych takich nowych elementów, powiedzmy sobie, z architektury krajobrazu, które miały przywrócić świetność naszemu zalewowi. Obie te rzeczy nie spotkały się z akceptacją radnych, którzy nie dołożyli niezbędnych do wykonania tej drugiej inwestycji środków. I w tym momencie temat zalewu po prawie rocznych dyskusjach został de facto zamknięty. Zalewu w tej kadencji robić nie będziemy. Będziemy tam robić pewnie jakieś kosmetyczne naprawy, na przykład naprawę tego mola. Myślę, że w czasie wakacji już oddamy je po naprawie, ale to będą dosłownie kosmetyczne historie, które nie poprawią zdecydowanie wyglądu i funkcjonalności tego miejsca. Także 10 milionów złotych na zalew chcę przerzucić na inne zadania w mieście. I o tym mówiłem wczoraj państwu radnym i specjalnie po to zwołałem sesję nadzwyczajną, mając też na uwadze fakt, że gdy zwoływałem wcześniej tak zwane sesje na brudno czy połączone komisje rady, nie wszyscy radni na te spotkania przychodzili. Wobec tego wczoraj sesja nadzwyczajna i informacja o tym, czego będzie dotyczył nasz nowy wniosek właśnie dotyczący tych opiewający na te 10 milionów złotych. Ja nie będę przecież już mówił o historii, bo państwo wiedzą, wspomniałem krótko o tej historii, ale powiem tylko tyle, że prawie rok rozmawialiśmy o sprawie zalewu. Prawie rok. I w tym czasie nie posunęliśmy zupełnie tematu do przodu. Wobec tego myślę, że teraz zrobimy coś szybciej, o ile, proszę państwa, uzyskamy zgodę zarówno Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i pana premiera Morawieckiego, zgodę na przesunięcie tych środków. To jest kolejna zmiana zadania, którą my jako miasto wnioskujemy. Wobec tego wynik tego wniosku może być różny, no ale trzeba próbować. I już teraz przechodzę do tematu. Co ewentualnie chciałbym za te 10 milionów złotych zrobić i dlaczego akurat te inwestycje? To są przede wszystkim inwestycje drogowe w mieście. My już w mieście tych dróg zrobiliśmy kilkanaście, różnej długości oczywiście. Niektóre to są małe odcinki, niektóre całkiem spore. Wybudowaliśmy też całkiem nową drogę przy ulicy Wrzosowej. Ale to jest ciągle mało, jak chodzi o Kamienną Górę. Te potrzeby modernizacyjne dróg w mieście są zdecydowanie wyższe. Dlatego pomyślałem, że dobrze będzie zrobić kolejny krok w tym kierunku. A mam też na uwadze fakt, że w kilku przypadkach mamy już bardzo mocno zaawansowane prace projektowe i uzgodnienia na przykład z zarządcami dróg nadrzędnych, na przykład z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. I teraz pokazuję państwu te tematy, które chcemy zgłosić we wniosku, który pewnie dziś wyślemy, bo tak obiecałem wczoraj radnym, że dzisiaj ten wniosek wyjdzie. Ulica Lompy plus most. To jest rzecz państwu znana.
Tutaj są decyzje nakazowe remontu tego obiektu i zabytkowego skądinąd. Podchodziliśmy dwa razy do tematu, szukając środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie udało się, znaczy raz dostaliśmy, mówiąc tak do końca, ale w postępowaniu przetargowym okazało się, że tych środków jest za mało. Wobec tego teraz chcemy to zrobić z Polskiego Ładu wraz z ulicą Lompy. Kawałek tej ulicy Lompy właśnie też jest do odtworzenia. To jest ulica Towarowa i tu konkretnie chodzi o odcinek od PKS-u do SOP-u Kamiennogórzanie i Państwo też wiedzą, o jakim odcinku mówimy. Także on jest już prawie nieprzejezdny. Trzeba to naprawić i to pilnie. To możemy zrobić na zgłoszenie bez specjalnych pozwoleń, tylko zgłaszając ten fakt, gdy będziemy mieli oczywiście środki na wykonanie. To jest dalej ulica Towarowa. To jest kładka przy ulicy Wiejskiej. Taki skrót, który mieszkańcy wykorzystują, chodząc na zakupy, dzieci do szkół. No generalnie bardzo ułatwia życie mieszkańcom tej ulicy, ale dzisiaj jest to skrót zamknięty. Ze względu na stan techniczny zamknęliśmy go. Wiemy, że mimo to ludzie ryzykują i przechodzą tym bardzo już zdegradowanym mostem czy kładką. Chcemy jak najszybciej wykonać nową dokumentację na to. Proszę Państwa, mamy pozwolenie na budowę. Koszt około 700-800 tysięcy. Taka kładeczka. Most przy Kauflandzie. To jest bardzo ciekawa historia. Wszyscy wiemy, jak wygląda, kiedy tam popada. Ten kawałek chodnika, który tutaj widzicie po prawej stronie, który wykorzystują ludzie spacerujący czy idący do tego centrum handlowego, czy wracający stamtąd. To jest taka jedna z pierwszych moich decyzji po objęciu urzędu, chociaż poprawiliśmy ten chodniczek, on był w dużo gorszym stanie. Natomiast cała ta konstrukcja mostu jest tak mocno nadwyrężona, że wymaga remontu. Mamy tutaj nakaz inspektora nadzoru budowlanego. Musimy to wykonać do końca roku. Koszt na razie, powiedziałbym, liczymy też na kilkaset tysięcy złotych, choć oczywiście, tak jak wczoraj mówiłem radnym, tak naprawdę koszty poznamy po ogłoszeniu przetargów na te zadania. Ulica Jeleniogórska. Tutaj, jak Państwo kojarzą, jest taki odcinek polnej drogi, która prowadzi do terenów inwestycyjnych, które to tereny ciągle są w zamiarach naszych i strefy. W zamiarach na przekształcenie je w taki obszar aktywności gospodarczej. Chcemy zacząć od skomunikowania tego terenu, skomunikowania z drogi wojewódzkiej numer 367. Jak jedziemy w kierunku Kowar, jest stop zaraz na granicy miasta, jest przejazd kolejowy i jedna linia do Lubawki, a dalej jest kolejna linia prowadząca do Ogorzelca, w tej chwili nieczynna. Za tą właśnie linią rozpościera się taki duży fragment w miarę płaskiego terenu i tutaj są zainteresowani tym terenem inwestorzy, a my chcemy im zapewnić dojazd. Mamy na to, proszę Państwa, przygotowane coś, co się nazywa programem funkcjonalno-użytkowym, czyli jest takim wstępem do dokumentacji. Nie będę teraz mówił o kosztach, bo nie chciałbym uprzedzać tutaj ewentualnych ofert, ale to nie będzie tania rzecz, ale uważam, że niezwykle dla miasta istotna. Tutaj to, co Państwo widzą tam w tle, to jest sprzedany grunt już osobie prywatnej, która jest zainteresowana budową takiej bazy logistycznej o dużej powierzchni, ale warunkiem jest oczywiście udostępnienie przejazdu. Mamy też w tym zakresie zgodę Dyrekcji Dróg Wojewódzkich, czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, na to, żebyśmy mogli wykonać taki bypassik z tej drogi 367. Od strony Kowar wjeżdżałoby się właśnie nie bezpośrednio od stopu, o którym mówiłem, tylko od strony Kowar byłby wjazd
właśnie na te działki. W przyszłości mam nadzieję, że tam powstanie taka prawdziwa strefa gospodarcza. Kolejny temat, aha, to jest jeszcze ciągle ulica Jeleniogórska. To jest ulica Lipowa. No, mieszkańcy czekają na to 100 lat albo trochę mniej. Mogę się pomylić o 50, przepraszam, ale to tak będzie. 50 na pewno. Tam praktycznie nie ma drogi, wobec tego trzeba ją wykonać i myślę, że to jest sprawa, która spotka się z poparciem zarówno mieszkańców, jak i radnych, bo temat jest naprawdę od wielu, wielu lat nie załatwiony. Dalej ulica Lipowa i ulica Legnicka, a konkretnie ten fragment taki do góry od tej prawdziwej Legnickiej, od tej głównej Legnickiej, fragment złożony z tych betonowych płyt, to chcemy zrobić również w ramach tych środków i na to, proszę Państwa, będziemy, mamy zaawansowaną dokumentację projektową. Decyzję z RIT będziemy mogli prawdopodobnie uzyskać w czwartym kwartale tego roku. Przy Lipowej jeszcze powiem właśnie, ja wspominałem na początku, że mamy uzgodnienia z niektórymi zarządcami dróg nadrzędnych. Wspominałem o DSD i K, a tutaj w przypadku Lipowej mamy też uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg, bo tam mamy kontakt z drogą krajową i ten wjazd trzeba po prostu uzgodnić z Dyrekcją Dróg Krajowych. To by było tyle o tych drogach. Nie wiem, czy 10 milionów na to wystarczy. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo dzisiaj trudno wprost określić koszty. Państwo wiedzą i nieraz się tak zdarzało, że nasze wyceny odbiegały od tego, co proponowali oferenci, albo radni dokładali, albo nie dokładali, tak jak było w przypadku, prawda, basenów czy ścieżek na zalewie. Ale sądzimy, że może się zmieścimy w tej kwocie, oczywiście z 10% udziałem własnym, no bo taki jest w przypadku dróg wymagany próg naszego udziału. No i teraz co? Teraz wniosek po prostu i oczekiwanie na decyzję. Przy poprzednich naszych wnioskach takie oczekiwanie to raz było 2 tygodnie, raz około miesiąca. Wobec tego, jeśli byśmy dostali w ciągu miesiąca decyzję dla nas pozytywną, ogłoszenie przetargów i wyłonienie oferentów, no sądzę, że niektóre prace moglibyśmy zacząć w tym roku, a pozostałe niestety w przyszłym, bo będziemy mieli koniec tego sezonu budowlanego, bo przecież u nas szybko nadchodzą ujemne temperatury i nie będzie można prac na drogach wykonywać. Cóż jeszcze, gdy chodzi o te drogi, to zamknęłoby nam prawie temat dróg w mieście, poza ulicą Słowackiego, poza Halera i poza Nową. Tam też mamy złożone wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeśli to by się jeszcze powiodło, to mielibyśmy naprawdę sporo dróg w mieście naprawionych i moglibyśmy się skoncentrować na innych zadaniach. Jeszcze raz powiem, że w te drogi idę po to, bo są konieczne, ale drugi powód jest taki, że mamy w wielu przypadkach albo dokumentację, albo już bardzo zaawansowaną dokumentację. Wobec tego chcę jak w najkrótszym czasie rozpocząć realizację tych zadań. Drugi temat, który chciałem Państwu przekazać, który wczoraj też pokazywałem Państwu radnym, jeszcze raz prosząc ich o zgodę na zmianę w WPF-ie i w uchwale budżetowej. Na zmianę kosmetyczną. Chodzi teraz, proszę Państwa, o 5 milionów złotych, które mamy na modernizację naszego cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej. Te 5 milionów złotych, zgodnie z decyzjami Rady, która nie zgodziła się na
dofinansowanie budowy drogi przy ulicy Krzeszowskiej. Te 5 milionów złotych przerzuciliśmy i mamy na to zgodę na modernizację właśnie tego cmentarza, a we wniosku naszym o to dofinansowanie uwzględniliśmy budowę domu pogrzebowego. Państwo radni wpadli na jakiś taki dziwny pomysł miesiąc temu czy dwa, już nie pamiętam dokładnej daty, na którejś sesji jeden z radnych zgłosił wniosek, aby wykreślić ten dom pogrzebowy z tego właśnie zadania, co, proszę Państwa, praktycznie uniemożliwia nam budowę tego domu pogrzebowego. Ja wczoraj Państwu radnym powiedziałem i dziś to powtarzam, że już nie będę naszego wniosku zmieniał. Uważam, że powinniśmy zbudować najpierw dom pogrzebowy wraz ze ścieżkami, tymi głównymi ścieżkami, które tutaj Państwo widzą. I dopiero wtedy zająć się parkingiem, a nie tak jak radni sugerują, najpierw parking i ścieżki, a kiedyś tam dom pogrzebowy. Dlaczego dom pogrzebowy? Mówiłem wczoraj, jeszcze raz dziś powtórzę. Nie mamy takiego miejsca w Kamiennej Górze, w którym moglibyśmy w sposób godny żegnać ludzi wszystkich wyznań. Albo ateistów. Żebyśmy mogli w takich warunkach, w jakich należy, oddać im ostatnią posługę, pożegnać godnie. Nie mamy takiego miejsca w Kamiennej Górze. Nie mówię tutaj o naszym kościele, malutkim kościółku na cmentarzu przy ulicy Katowickiej. Mówię tu i mam na myśli głównie osoby, które nie mogą być tam, proszę Państwa, żegnane. I wczoraj mówiłem i dzisiaj też powtarzam, rozmawialiśmy z naszymi proboszczami. Oni nie widzą przeszkód, żeby to był obiekt wielofunkcyjny. Znaczy funkcję będzie miał jedną, ale żeby służył także wyznawcom innych religii i ateistom. Nie ma takich przeszkód, jeszcze raz mówię, ze strony naszego kościoła, ze strony naszych parafii. Wobec tego nie sądzę, aby też były inne przeszkody. Ten cmentarz czeka, a w zasadzie mieszkańcy czekają na ten dom pogrzebowy kilkadziesiąt lat. I tutaj, proszę Państwa, mamy i projekt, i pozwolenie na budowę, i mamy de facto pieniądze, które decyzją Rady zostały przyblokowane w tej chwili. Stąd wczoraj była moja propozycja, aby jeszcze raz wrócić do tych dwóch uchwał, tylko w zakresie zmiany tego zadania. Musi być dokładnie zmiana zadania w WPF-ie i w uchwale budżetowej taka, jaka jest nazwa zadania we wniosku o dotację, o dofinansowanie. W innym przypadku moglibyśmy się spotkać z koniecznością zwrotu dotacji, gdybyśmy wykonali to niezgodnie, coś niezgodnego z naszym wnioskiem. I ja myślę, że Państwo radni zrozumieją, że racjonalne jest najpierw wykonanie tego właśnie domu pogrzebowego i ścieżek tych dwóch głównych. W tym momencie również oczywiście przyłącza wody, bo ja tutaj pewnie nie zdradzę tajemnicy, że my już rozpoczęliśmy zadania związane z podłączeniem wody i pewnie niedługo już je sfinalizujemy. Ale to na razie robimy ze środków własnych, a moglibyśmy zrobić po prostu z pieniędzy z tej dotacji. Wobec tego ważne jest, żeby też Państwo radni swoją decyzję zmienili. Co się stanie, jeśli nie zmienią? Ja oczywiście będę zwoływał sesje nadzwyczajne co tydzień, nawet wakacje, i co tydzień będę radnych prosił o taką zmianę. Motywując to tym, co już, o czym przed chwilą powiedziałem. I podkreślam, nowego wniosku na zadania związane z cmentarzem nie będzie. Albo wykorzystamy te 5 milionów, tak jak proponuję, albo oddamy, bo są samorządy, które na pewno chętnie to przyjmą. To jest tyle, gdy chodzi o te sprawy. Jeszcze raz powiem, że wczorajsza moja propozycja zmierzała tylko do zmiany nazwy. Nie chodziło o żadne zmiany w budżecie,
skutkujące jakimiś historiami po stronie wydatków, po stronie przychodów, po stronie generalnie liczb. Nie, chodziło o zmianę i powrót do tego zadania, które kiedyś tak dokładnie brzmiało z uwzględnieniem właśnie domu pogrzebowego. Chyba wszystko, gdy chodzi o te tematy, które chciałem na dzisiaj. Jeśli są pytania, to bardzo, bardzo proszę. Panie burmistrzu, co z tą wodą na cmentarzu? Bo to jest chyba ważny argument. Radni mówią, że robimy wodociąg plus alejki plus parking. Pan burmistrz mówi dom pogrzebowy, dwie alejki, a jednocześnie tak przy okazji mówi, a woda będzie w jakiś inny sposób doprowadzona. No może będzie. Wyjaśnijmy, o co chodzi z tym doprowadzeniem wody. No już wyjaśniam. Ile czekaliśmy na wodę na cmentarzu na Wałbrzyskiej? Ktoś powie, od kiedy ten cmentarz działa? Bo ja nie pamiętam. No wczoraj mówiłem chyba 20 lat, ale to chyba nie to jest istotne. Grubo ponad. Do tej pory nasze miasto powiatowe nie zrobiło tam wody. Do tej pory. A ja tę wodę zrobię. Czy z tych, czy z innych środków. To jest odpowiedź na pana pytanie. Wolałbym zrobić je ze środków dotacyjnych niż własnych. Dlatego mówię, że w tym zadaniu, które tutaj proponuję radnym, jest i dom pogrzebowy, i alejki, i woda. Ale my nie kwestionujemy, tylko pytamy, jaki jest pomysł na ten temat. Pomysł jest prosty. Robią to nasze wodociągi. Ale ze środków własnych? Czy na razie zaczęły ze środków własnych. Tak, na razie ze środków własnych. Panie burmistrzu, fajnie, że pan się troszczy o innowierców i ateistów, ale fajnie też, że księża łaskawie zgodzili się przyjąć ideę budowy tego obiektu za publiczne pieniądze miasta i na miejskim gruncie, na cmentarzu komunalnym. Jednak wie pan, no, te kwestie załatwiają po prostu dzisiaj zakłady pogrzebowe. Nikt, że tak powiem, nie oczekuje jakichś celebry na cmentarzu. To są zadania, które wykonują prywatni przedsiębiorcy trudniący się pochówkiem. Ale my nie mówimy o pochówkach, pani redaktor, tylko mówimy o budowie domu pogrzebowego. No, których dom pogrzebowy, no, dzisiaj załatwiają po prostu zakłady pogrzebowe. Jaki jest sens wydawania tak ogromnych środków? No taki absurdalny pomysł. Już odpowiadam. Proszę sobie zajrzeć na stronę Jawora, który właśnie zajmuje się również budową domu pogrzebowego i zajmuje się tym miastem. I wiele miast zbudowało już te domy pogrzebowe i ma... Co za odwołanie? Ja odpowiadam... Skoro chodzimy tam w błocie, nie mamy tam wody, nie mamy parkingu, sensownym wydaje się to, co proponują. To jeszcze raz mówię. Razem z domem pogrzebowym powstaną te ścieżki, dwie główne ścieżki. Nie będziemy chodzić w błocie. Trzy, powstanie również wodociąg. Będzie woda w ramach tego zadania. A parking, proszę państwa, jest raz w roku zapełniany do imentu. Raz w roku. No ale ludzie tam codziennie przyjeżdżają. Ja tak, codziennie przyjeżdżają ludzie i... Gdy będzie w stosowny moment, to parking zrobimy. Według mnie pilniejsza jest sprawa domu pogrzebowego. To przeciwnie. Proszę następne pytanie. Panie burmistrzu, a do tych 10 milionów pan mówi, że to no ja też sądzę, że będzie tego pewnie mało, biorąc pod uwagę nasze dzisiejsze realia. Do tych 10 milionów pan by chciał wydrukować, znaczy wyemitować milion. Milion złotych obligacji. Tak, milion. Milion złotych. Prawie 200. Tak? No milion. Prawie 10% milion. To jest milion. Teraz chyba to jest kurny dokument, to mnie to trochę wyjaśniło. Placówki oświatowe w Kamiennej Górze zaczęły dostawać ostatnio takie pisma z ZUS-u, które brzmią naprawdę niepokojąco. Jedno z takich pism brzmi, działając w oparciu o tutaj odpowiednia ustawa, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu udziela wyjaśnień z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu noszącego znamiona złamania dyscypliny finansów publicznych określonego w odpowiedniej ustawie, do którego doszło u płatnika w Kamiennej Górze. Dotyczy to jednej z placówek oświatowych, ale jak mówiłam, wszystkie placówki oświatowe dostały takie pisma. Z tytułu nieopłaconych składek na ZUS w kwocie, i tutaj tylko jedna placówka, to jest ponad 200 tysięcy złotych, od
stycznia 2003 roku do końca kwietnia. I że do wskazanej kwoty powinni Państwo doliczyć też odsetki za złoto. Podobnie Tauron upomina się w placówkach oświatowych o zapłatę, bo stale tutaj takie pisma się pojawiają. Nie regulują Państwo płatności za energię elektryczną. Ja chciałam zapytać, bo to, tak jak mówię, dotyczy to... Chciała Pani zapytać, jaki jest związek między tymi tematami. Otóż nie, chciałam Pana żadnego... zapytać, jak Pan chce dostać obligacje, skoro w tej sytuacji sytuacja, obraz możliwości finansowych gminy, no chyba w banku trochę się zmienia, nie? Okej, okay, dobra. Już odpowiadam. Gdy chodzi o ZUS, jesteśmy... Na bieżąco mamy to dogadane zgodnie z ustawą covidową. Prolongowaliśmy spłaty tych należności właśnie. Mamy Państwo dogadane, to jest pismo z 1 czerwca. Mamy, odpowiadam autorytatywnie, mamy. Proszę się nie martwić, jesteśmy tutaj na bieżąco i rozmawiamy z ZUS-em o dalszych spłatach, także nie ma. Rozmawiają Państwo o dalszych spłatach, teraz nie regulują ZUS-ów? Pani redaktor. Pani słyszała o tym, że samorządy dostają teraz mniejsze wpływy. Panie burmistrzu, ale pan cały czas mówi, że nasza sytuacja naszego miasta jest świetna. Pani nie jest rozumie. Świetna, jak pan nie płaci ZUS-u. Pani nie rozumie. Ja pani powiem w ten sposób. To są dwa rozbieżne tematy. Nasze rozmowy o inwestycjach, a rozmowy o wydatkach bieżących. Nie wydaje się, bo wszystko to jest... Ja Państwu dzisiaj przedstawiłem pomysł na to, jak uratować 10 milionów złotych, które radni chcieli wyrzucić Panie w błoto. Panie burmistrzu, ale pan wyborem maniaka mówi o ratowaniu. Pan dostał tekturowy czek z przyrzeczeniem. Pan, tak jak w przypadku basenu, no nie da się zmienić. No nie da proszę się. Proszę pozwolić odpowiadać na pytania. No nie da się. Gospodarzem tej konferencji i proszę zachować tutaj naprawdę, czy ja mogę coś powiedzieć, czy pani już przyszła jak zwykle ze swoją tezą. Nie, ja pana pytam. I pani tę tezę przedstawi, bo pani ją już ma w głowie. No proszę troszeczkę, proszę podejść do tematu w taki sposób, jak tłumaczę. To są rzeczy inwestycyjne. Możemy zrezygnować z tych pieniędzy. Ja mówiłem, są samorządy, które chętnie je przyjmą. I to nie ma żadnego związku z tymi rachunkami za prąd, za składkami za ZUS. Naprawdę my nad tym panujemy. I jeszcze dodam, że podobnie jak inne miasta, czekamy na dofinansowanie. Słyszała pani, że rząd przyjął już projekt ustawy i pójdzie do Sejmu niebawem o 14 miliardach złotych dla samorządu. I my też dostaniemy z tych pieniędzy wyrównanie tego, co nam się należy z tytułu podatków PIT i CIT. Dostawaliśmy przez kilka miesięcy kilkaset tysięcy złotych mniej miesięcznie. Stąd powstały te zaległości. Ja to też tłumaczyłem Państwu radnym. I to naprawdę nie trudno zrozumieć, jeżeli chce się zrozumieć. A jeżeli chce się przyczepiać do tego, że coś tam jest nieopłacone, to nie róbmy nic w takim razie. Oddajmy te 10 milionów. Oddajmy te 5 milionów na cmentarz? Panie burmistrzu, to nie chodzi o to, lekką ręką przemnożyć liczbę placówek oświatowych w mieście razy na okrągło, choć to nie będą takie kwoty, bo w przypadku szkoły jednej, drugiej to będą dużo większe kwoty. Skąd pan dokazy teraz weźmie? Zróbmy tak. Co pan idzie teraz na układ ratalny z ZUS-em? Zróbmy tak. Jak to będzie wyglądało? Zróbmy tak. Zróbmy nową konferencję o tych sprawach. Dobrze? A dzisiaj rozmawiajmy o inwestycjach. Dobrze, panie burmistrzu, głośno do tych inwestycji. Tak. Ja mam takie wrażenie, że nie rozmawiacie z radnym. 5 milionów na cmentarz, wracając do historii, miało być to i dom pogrzebowy, ścieżki, wodociągi, parking. Pan planował 7 milionów, wyszło 9, stąd problem. Tak. I jakby pan, pamiętam taką naszą rozmowę na Zalewie w czasie Jan Magadonu, kiedy pan wtedy powiedział, że skracamy ten wniosek tylko do domu pogrzebowego. Tak. Radni nic o tym nie wiedzieli, aż do sesji. Nie było takiej rozmowy. Mam taką wrażenie. Ale tak? W uchwale budżetowej był pierwotny też dom pogrzebowy, więc radni wiedzieli. Ale wiedzieli tuż przed sesją. Tak samo nie. Dzisiaj jest ten 10. Wczoraj to wiedzieli o ale mogę? Nie, proszę ale Państwa. Ale mogę? Tak, tak, tak. No.
Mam takie wrażenie znowu, że sesja nadzwyczajna została zwołana z jednym merytorycznym punktem, czyli restrukturyzacją zadłużenia dla mieszkańców zalegających w spółce mieszkaniowej. Punkty dotyczące WPF-u, budżetu i zmiany tutaj tych dróg były, próbował pan dołożyć przed sesją. Nie. W czasie porządku obrad znowu radni dowiedzieli się o tych zamierzeniach odnośnie dróg tuż przed sesją i mieli to znowu przegłosować. Czy wy nie możecie się... Nie, już panu odpowiadam. Panie redaktorze, nic wczoraj radni o drogach nie mieli głosować. Radni wczoraj dostali ode mnie informacje o tym, co zamierzam zrobić. Żeby nie było tak, że nie wiedzieli. Ja mówiłem to na początku tej konferencji. Radni często się uskarżają, że nie wiedzą. Wobec tego no trudno, żeby wiedzieli, jeżeli na komisjach nie słuchają albo nie przychodzą na spotkania, które zwołuję. Wobec tego uważam, że sesja nadzwyczajna była dobrym jakby sposobem poinformowania radnych o tym, co zamierzam zrobić z wnioskiem na 10 milionów. Ale w taki sposób, że dzisiaj wyślę wniosek już o to, a nie powinno być tak, że wy to przedyskutowaliście, czy chcecie most na lampy, Panie redaktorze, znowu pójdzie... Ja już panu powiem. To już tyle dyskusji w tym mieście było, trwających latami, nie prowadzących do żadnych efektów. No tak. Ja uważam, że trzeba skończyć dyskusję, czas zacząć pracować. Pracujemy nad konkretnym projektem, który zgłasza burmistrz. Jeżeli ja państwu teraz dam tutaj 20 dróg radnym, to oni się będą kłócić przez pół roku, dlaczego te, a nie inne drogi, tak? Nie wiadomo, ile będą się kłócić, ale w momencie... Ale ja wiem, ile będą się kłócić. W którymś momencie będzie pan musiał przyjść do radnych, powiedzieć, przygłosujcie 10 milionów na te drogi. Oni wtedy powiedzą, że nie przygłosują. Dokładnie. No, jeżeli nie przegłosują, no to pokażą po raz kolejny, jak idą To nie lepiej spotkać się wcześniej, przedyskutować te zmiany, na co chcemy te 10 milionów... Ale panie redaktorze, o tych drogach my rozmawiamy 10 lat. Ale rozmawiacie o różnych drogach, ale sam pan nie mówił, ale to po co jeszcze rozmawiać? Ile jeszcze można rozmawiać? Ale Lipowa, Towarowa, Legnicka, do tego bym dorzucił jeszcze Małą, tam inne. Rozmawiamy 10 lat? Nie, 20. Koniec. No. Czy nie zajmujecie się za bardzo udowadnianiem sobie wzajemnie, kto ma rację, zamiast po prostu dogadaniem się tego, co trzeba w naszym mieście zrobić? Ale proszę państwa, radni już pokazali, że mają rację. Uwalili dwa projekty dotyczące zalewy. Uwalili projekt Krzeszowski. No to pokazali, że mają rację. Więc ja teraz mówię tak, proszę państwa, to wam się nie podoba, to wam się nie podoba, to wam się nie podoba. Przedstawiam kolejny projekt. I przedstawiłem go wczoraj radnym. Wczoraj radni nie musieli nad nim wcale głosować. Będziemy nad nim głosować, jak dostaniemy w ogóle promesę. A czy ją dostaniemy? No proszę państwa, mówię raz jeszcze, nie jest to wcale tak proste i powiedziane, że dostaniemy z definicji. My już czwarty albo piąty raz zmieniamy zakres lub w ogóle zadanie. I ktoś w końcu w Warszawie pomyśli, o co w tej Kamiennej Górze chodzi. Nie chcą pieniędzy, no to damy komuś innemu. Także jeszcze raz podkreślam, dyskutować możemy do jeszcze jedną całą kadencję. Tylko tych dyskusji to już w mieście było naprawdę tyle, z nielicznymi wyjątkami do niczego nie prowadzących. Kończymy dyskusję, przedstawiam radnym konkretne projekty. Proszę, państwo głosują lub nie głosują. Oczywiście radni mają pełną zdolność do podejmowania decyzji. I tyle. Jakieś pytania jeszcze państwo? Wniosek o kolejną sesję już pan złożył, czy jeszcze? Nie, złożę po sesji absolutoryjnej, ponieważ teraz już została zwołana sesja absolutoryjna, więc po sesji absolutoryjnej pewnie zaraz następnego dnia złożę kolejny wniosek, żeby nie opóźniać tematu cmentarza, a konkretnie domu pogrzebowego, ścieżek i wodociągu. Czy jeszcze państwo mają pytania? Dziękuję bardzo w takim razie i do zobaczenia na następnej konferencji lub sesji.